Gościem Radia Plus jest Tomasz Lachowski, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dokładniej w Katedrze Prawa Międzynarodowego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. To jednocześnie badacz i miłośnik systemów prawnych w państwach postsowieckich i postkolonialnych i generalnie takich, które były, a trochę się zmieniły. Ale chciałbym porozmawiać o sprawie bardziej lokalnej. Otóż mamy w Piotrkowie Trybunalskim, w bardzo nowoczesnym więzieniu, jednym z bardziej nowoczesnych więzień nowoczesnej Europy, dwóch zbrodniarzy wojennych. To prawda. Trafili tam serbscy zbrodniarze wojenni Radisław Krstić, odpowiedzialny za masakrę muzułmanów w Srebrenicy w czasie wojny w Byłej Jugosławii, oraz Sreten Lukić, który z kolei jest odpowiedzialny za szereg zbrodni w Kosowie pod koniec XX wieku. Dzisiaj są w Piotrkowie Trybunalskim. No to oczywiście pytanie, dlaczego? No właśnie, dlaczego? Pierwsze pytanie, dlaczego trafili do Piotrkowa? Dlatego, że rzeczywiście jest to więzienie bardzo nowoczesne, ale to nie jest oczywiście ta przyczyna pierwotna. Dlatego, że zostali skazani przez Trybunał Karny do Spraw Byłej Jugosławii, który jest w Hadze zlokalizowany, i ten Trybunał nie ma swojego więzienia. Jest to Trybunał Międzynarodowy, Trybunał ONZ, który siłą rzeczy poszukuje zawsze dla skazanych w procesach, a było ich około 80 do tej pory, po prostu miejsc osadzenia. Ale Polska została wybrana przypadkowo, na kogo wypadnie, na tego Benz? Nie do końca. Polska sama zgodziła się w 2008 roku, podpisując umowę z właśnie narodami zjednoczonymi, że jest gotowa przyjąć takich zbrodniarzy na swoje terytorium. Ale takich państw jest więcej niż Polska. Zgadza się. To są głównie państwa Europy Zachodniej, kilkanaście państw właśnie tej starej Europy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy. Zresztą właśnie Krstić, ten pierwszy zbrodniarz, który trafił do Piotrkowa w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, on pierwotnie był w Anglii, w Wakefield, to jest więzienie w północnej Anglii. Ale o mało postradał życie. Zgadza się. Tam rzeczywiście muzułmańscy współwięźniowie, którzy niejako chcieli zemścić się na serbskim zbrodniarzu za właśnie masakrę swoich współbraci w Srebrenicy w 1995 roku, po prostu podeżnęli mu gardło. Serb uszedł z życiem, ale rzeczywiście trzeba było mu znaleźć kolejne miejsce na kilka przynajmniej lat swojego życia. Ale nie chodzi tylko o to, że więzienie w Piotrkowie jest bardzo bezpieczne, bo jest bezpieczne. Rzeczywiście oni obaj są w izolatkach, ale także o to, że prawdopodobieństwo spotkania w polskim więzieniu więźnia, nawet pospolitego muzułmanina, jest niewielkie. I to też chyba był jeden z argumentów. To prawda. To właśnie kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa, że nie ma ryzyka tego, że obaj, czy jeden z nich zostanie czy to jakoś uszkodzony, czy nawet pozbawione życia właśnie w Polsce, jest znikoma, praktycznie żadna. Też pewnie dlatego, że Polska jest krajem słowiańskim, co na pewno pozwala dużo szybciej się zaadaptować obu Serbom. Oni się uczą języka polskiego. Uczą się polskiego. Krstić, z tego co mi wiadomo, mówi już całkiem nieźle, bo praktycznie od 2 lat jest w Polsce. Nawet swoje pierwsze podania, które kierował do zakładu karnego, do służby, o prenumeratę książek, o dostarczanie pewnych materiałów właśnie do czytania, do pracy. To były to pierwsze podanie w języku polskim, bardzo takim wtedy jeszcze chaotycznym, ale jednak w języku polskim, i też poprosił właśnie o polskie czasopisma, polskie książki, co w pewnym sensie powoduje, że służba więzienna się bardzo dobrze wypowiada zarówno o Krsticzu, jak i Lukiczu dzisiaj już. Ale musimy pamiętać o nich, że to są zbrodniarze wojenni, skazani przez Trybunał w Hadze na bardzo długie wyroki więzienia. Wyroki, i to też jest ciekawa sprawa, niespotykane w polskim systemie prawnym. To też jest pewien kłopot. No właśnie, tutaj dwa pytania. Zacznę od tego drugiego. Rzeczywiście te wyroki były długie. Jeden ostatecznie Krsticzu na 35 lat pozbawienia wolności. W polskim systemie maksymalnie 25 lat. Nie ma takiej kary 35 lat, czyli Warszawski Sąd Okręgowy zmienił na czas pobytu w Polsce Krstićowi karę właśnie na 25 lat pozbawienia wolności. Oczywiście to nie oznacza, że te 10 lat jakby przepada. Trybunał w Hadze będzie musiał znaleźć inne więzienie. Inne miejsce właśnie dla Krstića. Podobnie Lukicz, on co prawda 20 lat, ale u nas też nie ma kary jednostkowej 20-letniej, tylko jest do 15 lat, a potem 25 lat jako właśnie kara punktowa i dożywotnie pozbawienie wolności. Więc również teraz właśnie sąd w Warszawie głowi się nad tym, jak dopasować tą karę. No pewnie będzie to 15 lat i 5 lat gdzieś jeszcze w innym miejscu odosobnienia.
Wydaje się, że to jest oczywiście dobre rozwiązanie, w tym sensie, że nie ma sensu zmieniać prawa karnego dla polskiego, dla przypadków, które tutaj mamy, bo to są przypadki jednostkowe. Przypomnę, że to tylko pięciu maksymalnie zbrodniarzy wojennych i to właśnie z tego kręgu byłej Jugosławii może do nas trafić. Jest już dwóch, czyli jeszcze potencjalnie trzech. Ale czy potencjalnie rzeczywiście jeszcze może ktoś trafić? Jeszcze może trafić, chociaż nie mówi się o tym tak bezpośrednio, że rzeczywiście Polska jest brana pod uwagę przy kolejnym skazanym. Mówiono o jednym z nich, o Władimirze Lazarewiczu, również serbskim generale, który podobnie jak Lukić w Kosowie swoje zbrodnie wojenne popełnił, ale przez względu na stan zdrowia do Polski nie trafi, to już jest pewne. Natomiast jako, że w Hadze na swoje wyroki czekają jeszcze tak głośne nazwiska jak Ratko Mladić, czy Radovan Karadzic, czy Goran Hadzic, to są naprawdę znane nazwiska nie tylko dla prawników międzynarodowych, ale w ogóle dla osób, które pamiętają ten czas i śledzą cały czas jakoś wydarzenia w byłej Jugosławii. Więc to doświadczenie dobre z Krstićem i pewnie równie dobre z Lukićem spowoduje, że również pewnie Haga spojrzy w miarę przychylnie na to, żeby ktoś z nich trafił do Polski, choć to są moje wyłącznie spekulacje, tak jakby nic o tym się jeszcze nie mówi. Tym bardziej, że to Polska płaci za ich pobyt w więzieniu. No zgadza się, to jest jaki to jest koszt? 25 tysięcy złotych rocznie na Krstića. Pewnie Lukić będzie podobnie opłacany, no na razie jest tylko 2 miesiące, więc jakby ciężko o taki, nazwijmy to, budżet całoroczny, ale to są pewnie podobne pieniądze, które Polska musi wydać na każdego z nich. To gratka dla dziennikarzy, którzy chcą porozmawiać z osadzonymi. Jest na to szansa? Teraz właśnie pracujemy nad tym w takim gronie osób zainteresowanych właśnie Bałkanami, dziennikarzy i naukowców, żeby właśnie do Krstića, przede wszystkim do niego dotrzeć. No zobaczymy, czy jest na to szansa. Mam nadzieję, bo to nie tylko kwestia tej historii wojen na Bałkanach, ale również po prostu ciekawość osoby. Po pierwsze, tak jak tu zostało wspomniane, zbrodniarza. I o tym należy pamiętać przede wszystkim, że to nie jest jakaś maskotka piotrkowskiego zakładu karnego, który, prawda, osadzony, który jest znany na całym świecie i nawet mówi w języku polskim. Ale jednocześnie to jest pytanie właśnie o motywację, którym kieruje się osoba, która decyduje się na atak na cywilów w wiosce w Srebrenicy w tym wypadku. No, to jest pytanie, które nurtuje nie tylko prawników, ale także psychologów, czy po prostu ludzi, którzy no, nie dowierzają, dlaczego ktoś jest w stanie, oczywiście nie fizycznie, bo on ich nie strzelał do nich, on był głównodowodzącym, ale który właśnie, no, może nawet co gorsza, wydaje takie rozkazy, żeby zgładzić prawie 8 tysięcy osób po prostu bezbronnych, cywilnych, nawet jeśli w tej Srebrenicy wcześniej były również muzułmańskie represje na Serbach, bo też należy o tym pamiętać. No ale pytanie jest, czy możliwe jest wtedy jakby w odwecie popełnienie ludobójstwa, które w sumie nastąpiło w Srebrenicy? No wydaje się, że nie. Więc jakby to są też pytania, które chcemy zadać Krstićowi. No pytanie właśnie, jak się do nich odniesie, no bo to jest coś, co miało miejsce dwie dekady temu, ale no nie da się tego wymazać z pamięci, tak? I jego, i też wszystkich pozostałych, którzy obserwują sytuację na Bałkanach.